problem. Czekaj. No musi. Czy mikrofony są jeszcze wyłączone? Nie, wszystko jest włączone, zaczynamy. Możemy. Tak? Chyba nie jest włączone. No to musimy sprawdzić i tak właśnie w ten sposób sprawdzamy. Dzień dobry, witam Państwa bardzo serdecznie. Witamy właściwie tutaj w Big Book Cafe. Dzisiejsza rozmowa to będzie rozmowa o kobiecych biografiach, o herstoriach, o kobietach z obrazu, o nowych historiach kobiet z obrazu, bo to jest właśnie te książki, a przede wszystkim właśnie książka z nowymi historiami Małgorzaty Czyńskiej, to jest ten główny pretekst naszej dzisiejszej rozmowy i dzisiejszego spotkania. Tu autorka jest z nami. I witam także bardzo serdecznie Weronikę Kostyrko, także ponieważ właśnie będziemy rozmawiać o biografiach, także biografkę i także biografkę kobiet, kobiety i także redaktorkę naczelną Wysokich Obcasów, pierwszą redaktorkę naczelną i współpomysłodawczynię Wysokich Obcasów. Byłą, już dzisiaj byłą, ale o tych wspaniałej historii chyba, no, która też miała wpływ na te książki Małgorzaty, o tym będziemy jeszcze mówić. Ja się nazywam Krzysztof Tomasik, jesteśmy tutaj w niewielkim gronie, ale także jesteśmy internetowo. Można zadawać pytania albo wyrażać jakieś swoje wątpliwości albo w ogóle przesyłać jakieś informacje. Książkę także można kupić i już można zamawiać z autografem i ewentualnie nawet dedykacją autorki. I no, musimy zacząć i chcemy chyba też od właśnie twojej najnowszej książki. I to jest kontynuacja, więc powiedz może najpierw, w jaki sposób ta koncepcja powstała i w jaki sposób dobierałaś bohaterki do tej drugiej części? Czy w ogóle myślisz o niej jako o drugiej części? Bo mogłoby się wydawać, że te wielkie nazwiska w rodzaju Tamary Łempickiej, Fridy Kahlo, Misi Godebskiej, to już one były w pierwszej części, a w drugiej czy to był jakiś problem, to był jakiś dylemat, czy tak naprawdę tych kobiet ze świata sztuki jest na tyle dużo, że można przebierać, wybierać i tak naprawdę jest raczej nadmiar niż niedomiar, a może to po prostu jako druga część bestselleru po prostu już czytelniczki ci podpowiadały, kogo by chciały zobaczyć w drugiej części. Dobry wieczór. Nie, to nie było tak, że czytelniczki mi podpowiadały, chociaż rzeczywiście przyjaciółki już mówiły, że chciałyby przeczytać o tej czy innej kobiecie. Ja się bardzo cieszę, że się spotykamy w takim gronie i że tytuł Wysokie Obcasy jest tutaj podnoszony co chwilę, dlatego że ta książka i pierwsza część Kobiet z obrazów i druga, te nowe historie, rzeczywiście jakoś tak mam wrażenie wyrosły na tradycji Wysokich Obcasów, do których miałam przyjemność pisywać. I ten format portretu kobiety, który wtedy się właśnie zaczął ukazywać, aż czasem się spopularyzował, no jest właśnie taką opowieścią, takim portretem, który też uprawiam właśnie w książkach Kobiety z obrazów. Więc ta herstoria jest bardzo, bardzo istotna. W pierwszej części były takie postaci bardzo oczywiste, jak wspomniana Tamara Łempicka, chociaż one są oczywiste teraz, a na przykład 18 lat temu czy 19, kiedy napisałam portret o Tamarze Łempickiej do Wysokich Obcasów, to w polskiej prasie nie można było trafić na żaden artykuł na jej temat i naprawdę zbieranie materiałów wtedy o Tamarze to była trochę taka orka na ugorze.
więc to wszystko się niesamowicie zmieniło przez te ostatnie kilkanaście lat. Więc w pierwszej części rzeczywiście ta Frida Kahlo i inne postaci, które też zresztą na łamach Wysokich Obcasów się ukazywały, więc znowu wielka zasługa dodatku. A w drugiej części właśnie miałam ochotę sięgnąć po postaci mniej oczywiste, ale no niezmiernie ważne dla historii sztuki i w ogóle dla historii kultury, jakiegoś dziedzictwa. Więc właśnie to są po prostu opowieści o kobietach, o których uważałam, że warto napisać, że warto przytoczyć ich historię. Na całe szczęście są to też opowieści i postaci coraz mniej niszowe, bo jednak ostatnie właśnie te kilkanaście lat czy dwadzieścia to nie jest tylko to, że na polskim rynku ukazało się wiele biografii dotyczących kobiet, ale to się dzieje na całym świecie. Chociaż miałam też takie chwile zdumienia, kiedy po latach wracałam do niektórych moich bohaterek, jak na przykład do modelki Renoira czy Toulouse-Lautreca, Suzanne Valadon, zresztą świetnej malarki. I na przykład okazywało się, że jej indywidualne wystawy to jest kwestia dopiero ostatnich kilku lat. Podobnie było na przykład z Vanessą Bell, więc jednak okazuje się, że cały czas jest dużo pracy do zrobienia. Ja dzisiaj przygotowując się do tego spotkania sięgnąłem na portal Lubimy Czytać i zachwyciła mnie tam najnowsza recenzja pani Agnieszki, która jakby zupełnie na to dzisiejsze spotkanie właśnie napisała takie zdanie właśnie o tej książce, o nowych historiach, że to są brakujące rozdziały historii sztuki wreszcie powoli zostają uzupełnione. Czyli właśnie, że te trochę niewidzialne, nieznane kobiety wreszcie dostają opisane, dostają swój głos. O tym jeszcze będziemy mówić, ale jeszcze wydaje mi się, że kiedy mamy do czynienia z takimi książkami, składankami zbierającymi różne historie, to zawsze pada to pytanie, więc ja już je zadam. Czy masz swoją ulubioną bohaterkę, albo która była najważniejsza, albo która szczególnie jakoś wpłynęła, albo nie wiem, była właśnie z jakiegoś powodu szczególna? No to nie mam. Czy jesteś po prostu profesjonalistką, wybierasz, opisujesz? Nie, ale oczywiście mam takie bohaterki, których na przykład nie lubię. I na przykład nigdy nie lubiłam Tamary Łempickiej jako osoby. I kiedy pisałam o niej pierwszy raz właśnie do Wysokich Obcasów i oczywiście byłam strasznie dumna, że to był materiał okładkowy właśnie z Tamarą w zielonym Bugatti. Wszystko fajnie. Potem jak przychodziły z kolejnych jakichś magazynów jak Harper's Bazaar czy coś tam innego, tak właśnie po latach ktoś zamawiał tekst o Tamarze Łempickiej, to sobie myślałam, o Boże, znowu o tej Tamarze, po prostu nie lubię jej, nie? Ale za każdym razem trzeba było to napisać inaczej. I w końcu ją sobie odczarowałam, pisząc o niej książkę biograficzną, taką opowieść biograficzną. I jakby tak właśnie nagle spojrzałam na nią z zupełnie innego punktu widzenia. Skupiłam się na jej chorobie, takiej dwubiegunowej właściwie można powiedzieć i tak dalej. I jakoś tak weszłam w tej życie trochę właśnie już jakby z taką empatią. Więc to też jakoś tak dzieje, że niektóre postaci do nas wracają. Uzupełniając na potrzeby wydania w marginesach Kobiety z obrazów, pierwszą część dodałam portret Misi Godebskiej, Misi Sertr, bo jest to dla mnie postać, o której mam ogromny sentyment. W ogóle przez lata byłam nią zafascynowana, zresztą dalej jestem i tropię wszelkie wzmianki o Misi w literaturze, która się ukazuje. Więc i to był też dla mnie pierwszy tekst, pierwsza postać, pierwsza bohaterka, o której napisałam do Wysokich Obcasów. I tutaj to już taki tekst, jeśli się mogę wtrącić, który przyszedł pocztą. Tak. To właśnie jeszcze były te czasy, że można było i tak. Znaczy pocztą powiedzmy tradycyjną, bo teraz być może... Napisałam, wydrukowałam, włożyłam do koperty. Tak, 20 lat temu to było, równo prawie. I wtedy do obcasów przychodziło dużo takich grubych listów.
I przyznam, że już po paru miesiącach, czy już wtedy latach pracy w obcasach, już tak trochę nieuważnie to przerzucałam, bo naprawdę dość rzadko trafiał się gotowy, dobry tekst od nieznanego mi autora, czy nieznanego szerzej autora. I właśnie pamiętam ten tekst, to znaczy, że no od razu było wiadomo, że to jest nie tylko dobry tekst, ale to jest osoba, z którą byśmy chcieli współpracować. I... Dziękuję, bo to nowe życie mi się zaczęło wtedy, naprawdę. Tak. A jeszcze chciałam powiedzieć, że mi się wydaje, że ty jakoś, takie było moje odczucie, że jakoś bardzo musiałaś polubić Melę Mutter, o której teraz sobie jeszcze raz przeczytałam, bo piszesz o niej z taką niesamowitą czułością. I tak to w ogóle te twoje teksty są bardzo obrazowe, delikatne, uważne, pełne detali, takie, że człowiek się czuje, jakby wchodził do pokoju, w którym jest ta bohaterka, albo do jej pracowni, tak? Ale ten jakoś szczególnie wydał mi się taki czuły, delikatny i empatyczny bardzo. No to rzeczywiście, Meli również byłam ciekawa, to do niej również kilkakrotnie wracałam i jakoś tak śledziłam tą jej biografię i starałam się z tego wyciągnąć jak najwięcej. I też mam wrażenie, że tak z jakąś taką czułością na pewno pisałam ten jej portret, no ale to jednak wynika z jej biografii i może czasami jest tak, a nie wiem, może też masz takie odczucie, czy ty, Krzysztof, również, że to zależy, w jakim momencie życia piszemy o konkretnych ludziach, o konkretnych postaciach, prawda? Czy właśnie, nie wiem, jakieś problemy, dylematy są nam w danym momencie bliskie, więc może to też z tego wynika, ale no, to, empatia jest konieczna. To, co mnie ujęło, to jest to, że zaczynasz od momentu, kiedy ona jest stara i samotna. I od takiego obrazu, że od razu się ją widzi i właśnie tak blisko się od razu do niej podchodzi. I potem dopiero wracasz do całego jej życia, do dzieciństwa, do jej doświadczeń, do jej miłości, których było wiele, ale bardzo taki... Ten zabieg. Taki. Tak, bardzo to było takie poruszające. Bo dla mnie poruszające jest w biografii Meli właśnie ten moment, kiedy do niej, do tej już starej kobiety, malarki, przychodzi młody Bolesław Nawrocki, syn przyjaciół z młodości Meli i właśnie on jakby przywraca ją do tej młodości, prawda? To, że ona opowiada mu o sobie, o tych czasach paryskich, kiedy poznała jego ojca, kiedy ten ojciec ją portretował, zresztą ten portret namalowany przez Nawrockiego, kobieta w kapeluszu, portret Meli Mutter. Też przypadł na taki moment burzliwego romansu z Leopoldem Staffem, rozpadu małżeństwa, więc jakby to wszystko się jakoś tak splata w taką opowieść pełną emocji. Ale no nie wiem, dla mnie zawsze jest tak, że jak czytam o tych moich bohaterkach i ta starość, ten koniec jest często jakiś taki właśnie już smutny i mało... Często jest smutny, prawda? Często jest smutny i nawet nie mogę powiedzieć, że nie lubię tego momentu. To jest jakiś schemat, wydaje ci się właśnie, który się powtarza, ale że jest związany właśnie z jakąś taką byciem kobietą, nie wiem, zbuntowaną, silną, twórczą. Czy to jest przypadek, czy to jest być może coś, co wszystkich nas czeka? No właśnie, być może, nie wiem, no, czytamy tyle biografii, jesteśmy empatyczni, jesteśmy w stanie się jakoś w to wczuć, prawda? Natomiast jeszcze nie doświadczamy, więc to jest jakieś takie przeczucie dla mnie zawsze taka praca nad biografią, a zresztą czytanie też biografii w ogóle jest jakąś lekcją życia. Może też chodzi o to, że często to były modelki, twoje bohaterki były modelkami, a ich życie było szczególnie trudne, prawda? To znaczy, jednak dla mnie też bardzo były też poruszające momenty w tych historiach, kiedy po prostu wychodziła cała taka patriarchalna struktura, to znaczy, że one były traktowane przedmiotowo często, niedoceniane, tak? I może
stąd potem te smutne zakończenia. Tak? No tak, jest ten okres właśnie wielkiej urody, młodości, walki o prawa na przykład do uprawiania zawodu, chociażby malarki, prawda? No a potem jakby tak z czasem to życie zawodowe i miłosne i osobiste ulega jakiejś takiej redukcji, więc no to zawsze zmierza do jakiegoś takiego nie najbardziej optymistycznego końca. Ale optymistyczne, przepraszam, że tak się ciągle wcinam. Ale właśnie o to chodzi. Optymistyczne jest często to życie po życiu, prawda? To znaczy, że kilka takich jest bohaterek, że one umierają w zapomnieniu, w samotności, a potem no dzisiaj Melamuter jest wielką postacią znowu, prawda? No ale nawet Tamara Łempicka, no przecież tak naprawdę... Tak, i Susan Valadon, właściwie można by wymieniać znacznie więcej. Vanessa Bell, tak. To jest niesamowite. Poza tym dla mnie naprawdę jeszcze ten etap starości jest bardzo interesujący, ponieważ te wybrane przeze mnie bohaterki, no to są odważne kobiety i one z taką odwagą też właśnie mierzą się właśnie i z odchodzeniem bliskich i z jakimiś ułomnościami, chorobami i tak dalej, ale też oczywiście właśnie z tą utratą urody, która dla tych modelek jest niezwykle, niezwykle ważna, więc kilkadziesiąt lat temu malowanie, prawda, swoich, co innego, kiedy właśnie uznany malarz robił swój autoportret i był po prostu takim sędziwym starcem biblijnym, a co innego jednak właśnie taka Susan Valadon czy Vanessa Bell ukazujące siebie jako już bardzo stare kobiety. Mm-hmm. Może jeszcze byśmy pociągnęli ten temat, o którym powiedziałeś, że zmieniało się twoje nastawienie do bohaterek, o których piszesz, bo też dzisiaj właśnie odsłuchiwałem podcast na stronie Marginesów, gdzie większość z tych kobiet, kobiet z obrazów razem z Haną Grudzińską omawiałyście jakby i rozmawiałyście o tym i przy Jadwidze Witkiewiczowej właśnie mówiłaś, jak się zmienił twój w ogóle stosunek do niej na przestrzeni lat. To jest właściwie no jedyna taka stricte polska historia w tej książce. I jak się właśnie zmieniło twoje podejście do niej, do Witkacego, jej uległości, zgody na życie w trójkącie, czworokącie, tam to były wielokącie, tak, różne historie. Czy więcej takich historii masz do powiedzenia właśnie o tej zmianie, takiej silnej zmianie na przestrzeni lat, że później zaczęłaś to rozumieć i ją rozumieć. No to na pewno jest tak, że ja do wielu z tych postaci, jak właśnie wracam do nich po 2, 5, 10 czy iluś latach, mam już inny stosunek, to znaczy inne spojrzenie na ich życie, no bo to też wynika z jakiegoś mojego doświadczenia i dojrzałości. Także no właśnie pamiętam, jak czytałam książkę Joanny Siedleckiej Mahatma Witkac lat temu, no nie wiem, byłam wtedy nastolatką. Też wielokrotnie wznawiana. Tak, i byłam wtedy bardzo zaszokowana, jak ta żona Witkacego mogła w ogóle coś takiego znosić. Wtedy po prostu pierwsze, co bym mówiła, to uciekaj dziewczyno, prawda? Natomiast potem to spojrzenie się oczywiście zmienia, więc no tak, to przy wielu tych historiach, nie wiem, dla mnie na przykład bardzo interesujące, ale też wzruszające jest życie Vanessy Bell, świetnej malarki, współtwórczyni grupy Bloomsbury, bardzo ważnej dla awangardy brytyjskiej XX wieku, siostry Virginia Woolf, i mówię to na końcu, ponieważ najczęściej jak się mówi Vanessa Bell, to od razu pada siostra Virginia Woolf i to znowu jakby tak określa, ale też trochę deprecjonuje wartość samej Vanessy Bell. I jej związki, w ogóle jej życie w jakiś sposób z jednej strony, które się wydaje bardzo wyzwolone, a z drugiej strony takie uwikłane w różne właśnie
może nie tyle schematy, ale bo ona z tych schematów się wyłamywała bardzo, nawet przez swój związek z Duncanem Grantem, malarzem, w którym była szaleńczo zakochana, który był jawnym homoseksualistą, a jednak ten związek był. Patrząc z boku i też czytając wspomnienia samej Virginia Woolf czy ludzi z kręgu Bloomsbury, jakoś niesamowicie udany. Więc to też są takie biografie, które jakoś właśnie nas z tych schematów wyrywają. Ja też sobie szczególnie cenię w tych twoich tekstach, że pokazujesz takie właśnie momenty prawdziwego cierpienia. To jest, mi się to wydaje, ważne w historiach i też było ważne, kiedy robiliśmy obcasy, żeby pokazać życie, no, uniknąć takiej sztampy, że piszemy o kobietach sukcesu, wiecznie młodych, wiecznie pięknych, wiecznie energicznych, zawsze wygrywających. Też właśnie to dostrzeganie starości, tak? Wrażliwość na starość. To mi się wydaje niesłychanie ważne i cenne. A druga rzecz jeszcze, za którą ja cenię te teksty, to jest to, że po pierwsze one pozwalają coś opowiedzieć o świecie przez jakąś postać kobiecą, o czasach, o jakiejś epoce, ale też z drugiej strony potem się bardzo fajnie wraca do obrazów. No bo właśnie to jest fantastyczne, że obrazy ożywają. Tak, i dla mnie właśnie też te obrazy, muszę powiedzieć, to się zaczęło właśnie dzięki Wysokim Obcasom, tekstom profesor Marii Poprzęckiej. Właśnie co to było, ta rubryka to Jeden Obraz? Był taki obraz, wydaje mi się. Coś takiego, tak. A potem były też większe... Jakby kontekst powstawania danego dzieła. To był krótki tekst, znaczy taki felieton. Stronicowy, plus zdjęcie. Ale to było świetne, bo to pozwalało... Ja jestem historyczką sztuki z wykształcenia. I u mnie na studiach, tak naprawdę o biografiach artystów, a już jakieś modelki, a już jakieś malarki, przecież malarek to prawie nie było, nie? I tak dalej. Naprawdę ważnych nie było. No, to nikt nie opowiadał. Jak padało nazwisko Klimta, to przecież nikt nie mówi o jakiejś projektantce mody Emilii Floga, albo że to ona jest na jego obrazach, nie? To już w ogóle nieistotne. Zresztą pamiętam, jak poszłam kiedyś do Muzeum Narodowego w Krakowie. To była jakaś taka ładna niedziela. I oglądałam obrazy Malczewskiego. I nagle zobaczyłam, że na wszystkich jego obrazach jest ta sama modelka, ta sama kobieta. I w ogóle byłam tym zafascynowana i nie wiedziałam, kto to jest. I potem sobie przypomniałam dopiero z mojej ukochanej książki Magdaleny Samozwaniec, Maria i Magdalena, że ona tam wspomina o flamie Jacka Malczewskiego, Marii Balowej. I ta flama w ogóle takie... Nie istniejące już dziś. Nie, ale słuchajcie, to jest od flame, to jest od jakiegoś płomienia. Tak, 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 że ta kochanka właśnie to od tego płomienia. Więc ta płomienista Maria Balowa, więc jej też byłam ciekawa i to też była biografia do opowiedzenia, więc właśnie jeszcze jeden polski akcent w kobietach z obrazów to Maria Balowa. Więc no, ale jak ty się zabierasz do takiej postaci jak Balowa? Ona nie była, właśnie nie ma źródeł pewnie o niej. Tak no więc właśnie to jest to pytanie, no bo raz to jest jeszcze znaleźć jakąś fajną, właśnie można powiedzieć, że zapomniana, jak fajnie byłoby ją przypomnieć, ale jeżeli nie ma wspomnień, osoba nie napisała autobiografii, listów. Można szukać listów, ale też wiadomo, że w przypadku osób takich nieznanych te listy też nie są jakoś pieczołowite, przechowywane, więc co, jakieś szukanie wspomnień? No wszędzie, no po prostu wszędzie. Ja też mam wrażenie, że na każdy taki portret to się składają jakieś naprawdę lata lektur, zwiedzania muzeów, podróży i tak dalej, bo w tym jest wszystko. No, dla mnie w opowieści obalowej jest nawet Kraków, poszczególne ulice, jakiś nastrój, czy właśnie te takie krakowskie ploty w jakiś właśnie wspomnieniach Estreichera czy u kogoś tam. Także no przekopuje wszystko, co się da. Więc są takie biografie oczywiste i bohaterki, które się doczekały swoich monografii. To jest bardzo... Lumpicka, tak? Tak, to, i to jest łatwe i niełatwe się pisać o takiej kobiecie na nowo. Frida Kahlo, tak? Tak, gdzie już tak. I filmy, i wszystko, tak. mnóstwo. A jednocześnie czasami wystarczy jakiś taki drobiazg otwierający wyobraźnię.
wyraźnie i to może być, nie wiem, jakiś przedmiot albo jakiś cytat, gdzieś jakiś, no cokolwiek, więc ja się zawsze jakoś tak chwytam czegoś takiego. Natomiast no jeżeli chodzi o stan badań, to zawsze nawet do najmniejszego portretu jest... No, dokładny, wnikliwy i taki, że ja mam poczucie, że pełny, nie? Że w tym momencie stan badań jest taki, jaki jest i że skorzystałam ze wszystkiego. Ale nie zamknięty, tak? No bo później, nie, nigdy. Później nie jest zamknięty. Właśnie nowe wydanie i można... No tak, ale wiesz, na przykład w Wysokich Obcasach lat temu, 20 parę już pewnie, był tekst profesor Poprzęckiej o Marie Lauresię w malarce, no ale też ukochanej Apollinera i tak dalej. No i teraz, kiedy pisałam nowe historie, te nowe opowieści i bardzo chciałam, żeby Marii również do nich trafiła, no to sięgnęłam do tego tekstu, który wtedy był dla mnie w ogóle jakiś otwierający, wydawał się pełny i tak dalej. Natomiast tylko we Francji w ciągu ostatnich kilku lat jakby stan badań nad biografią Marie Lauresię poszedł bardzo do przodu. Wyszła właśnie książka na temat jej związku z kobietą, o czym no, wiele lat temu w ogóle nie było mowy. I na przykład w książce Julii Hartwig, która wspaniałej książce o Apollinerze, no też nic na ten temat nie ma, prawda? Więc oczywiście, że to jest zawsze otwarta historia, bo przecież wiesz, za ileś lat badaczka czy biografka, która przyjdzie po mnie, czy biograf, nagle trafią na jeszcze nowe fakty. Zwłaszcza na tym polu, prawda? Bo się bardzo się dużo pisze teraz biografii kobiecych, a też się odkrywa tożsamość seksualną także sławnych postaci. To dopiero od paru lat, to też dzięki Krzysztofowi w Polsce się zaczęło dopiero dziać. Tak, no nie, no to jest niezmiernie ważne. Także ja nie, nigdy sobie nie roszczę takiego prawa do tego, że powiedziałam ostatnie słowo i kropka, po mnie choćby potop, tylko no sama jestem bardzo ciekawa tego, co jeszcze można odkryć. No a to może byśmy właśnie porozmawiali o tym zwrocie herstorycznym w polskiej biografistyce. Jak wy uważacie, czy rzeczywiście mamy do czynienia w ostatnich latach z takim nasileniem tej szczególnie właśnie biografistyki dotyczącej kobiet i że to jest, bardziej popularne, już ta ilość tych ciekawych kobiet się zmniejsza, czy tak naprawdę to dopiero odrabiamy jakieś ogromne zaległości, które były i jeszcze trzeba wiele czasu, żeby to nadrobić. Bo wiadomo, że to są też różne historie, zarówno kobiet, które w tle mężczyzny, jak i po prostu zapomnianych twórczych kobiet, jak i właśnie znanych, albo pozornie znanych, albo jakoś na nowo odkrywanych. Weronika. Może właśnie tutaj to jest też ciekawy case Poleni Reńska, która właśnie jest taką właśnie postacią trochę, no nie trochę, nawet zdominowaną przez Karskiego, ale jednocześnie z własnym życiem, z własną twórczością. Wyjętą z cienia Karskiego. Też zastanawiam się, czy można ją umieścić w jakimś nurcie. Ja tą książkę o Polinie Reńskiej napisałam właśnie też jakby z Wysokich Obcasów bym ją wywiodła, tak? To znaczy robiąc Wysokie Obcasy odkryłam, ile można opowiedzieć przez historię jednego życia, historię kobiety, ile innych spraw można pokazać przez historię takiego życia. Nawet chyba się nigdy nie zastanawiałam, czy to jest moment na kobiece biografię, czy nie. One rzeczywiście po prostu teraz się pojawiają. Też się zastanawiam nad tym, co powiedziałeś, że czy jeszcze jest dużo ciekawych historii do opowiedzenia, tak? Nie pamiętam, jak to sformułowałeś. To jest tak, że
ja jestem jakoś przekonana, że nigdy ich nie zabraknie, bo też co to znaczy ciekawa historia? To przecież nie musi być historia sławnej artystki albo na przykład strasznie ciekawą historię opowiedziała Sylwia Fedorczuk w książce o Kowalskiej, która no, tak jak nazywa się ta książka, ta od Dąbrowskiej, tak? Tak. To znaczy była partnerką Dąbrowskiej i w zasadzie można by się jakby usłyszeć o tej książce, nie czytając jej, zastanawiać, a dlaczego to ma być ciekawe? A to jest strasznie ciekawe, tak? To znaczy, jeżeli się podejdzie uważnie do takiego życia, to można opowiedzieć bardzo dużo, nie tylko o triumfach i sławie. Więc myślę, że ich będzie więcej. Myślę, że jest bardzo dużo do napisania, że jest bardzo dużo do opowiedzenia. Zastanawiam się, kto to wszystko będzie czytał czasem. Ale myślę, że jeszcze naprawdę jeszcze wielu rzeczy się dowiemy i dużo przed nami, jak o to chodzi, jak o kobiecą biografistykę. Ale na pewno jest to tak, że odrabiamy zaległości. Bo przecież tak naprawdę herstoria w Polsce no to funkcjonuje od bardzo, bardzo niewielu lat i znowu tak myślę, że też ta moda na kobiece biografie poza tym, że przyszła ze świata, no to też jak wyrosła na gruncie wysokich obcasów, bo tamten właściwie można by czerpać z tego katalogu postaci, prawda? A wiecie, jakim fantastycznym katalogiem postaci są te superbohaterki wysokich obcasów, co roku ogłaszana lista. Mnie to zawsze strasznie cieszy, że co roku się... Często młode dziewczyny, tak, mniej znane osoby, tak. Nieoczywiste. I w ogóle nie chodzi o to, kto wygra ten plebiscyt, tylko chodzi o całą galerię postaci, że to jest przecież galeria spraw, galeria problemów, galeria tego, co się wydarzyło w danym roku ważnego, prawda? I też pamiętam z tych pierwszych lat obcasów, jaki świetny tekst napisał na przykład dzisiejszy wicenaczelny wyborczy Jarosław Kurski o rybaczce z Helu. Nie pamiętam z jakiej miejscowości, ale to po prostu był portret rybaczki, zwykłej kobiety, która pracuje na kutrze. A tak? Ona chyba nawet była na okładce, może prawda? Była na okładce, tak. To było wszystko tak niesamowicie ważne i właśnie jakieś takie formujące. Tak, tak. No, to wszystko jest chyba jednak kwestia wrażliwości i podejścia autora, tak? Jego ciekawości drugiej osoby. Właśnie tej empatii, o której mówiliśmy przedtem, opowiadając o twoich tekstach. Tak, ale też chyba jest to też jakoś związane z czasem, jakimś takim momentem. No popatrzcie, przecież jednak przez tyle lat cała biografistyka była właściwie zdominowana przez mężczyzn i też taka pisana o mężczyznach. Nie wiem, pamiętam taką książkę, którą czytałam pod koniec podstawówki, Gabrieli Pauszer-Klonowskiej i pani Eliza o Elizie Orzeszkowej. To była cała seria taka słynna, tam była i Konopnicka, tak. I Matejko. Ten Matejko tak. Jednak, nie? Ale, więc dla mnie to, że się tam trafiła Orzeszkowa, to było no, niesamowicie ciekawe. I nawet pamiętam, że pierwsze wypracowanie w liceum o książce przeczytanej w czasie wakacji, to napisałam o tej pani Elizie. Nawet niedawno jadąc ulicą Narbuta na rowerze, nagle zobaczyłam, że tam jest tablica pamiątkowa, że w tym domu mieszkała Gabriela Pauszer-Klonowska. Patrz, muszę sobie o niej więcej poczytać. No ale takich książek nie było wiele. A teraz jednak piszemy właśnie bardzo dużo o kobietach, więc to na pewno jest lekcja do odrobienia. No i jeszcze to, że też wiele tych biografii kobiet jest pisana przez kobiety. To też jest interesujące, więc jakoś nie wiem, może to spojrzenie też się liczy. Czy jakoś w ogóle są inne? Tak sobie teraz próbuję przypomnieć, czy jakiś... Ty piszesz. No, tak, ale... piszesz o kobietach, ale... Tak, ale o aktorkach. To też trochę inny, tak. inny przypadek. Na pewno jest jakiś twórczyk. Przykład, ale jakoś nie od razu do głowy. Książka biografii kobiety napisanej przez mężczyznę teraz... Nie, no zdarzają się tak. Już mi się coś przypomina.
Zdarzają się. Ale jak ty to też widzisz, bo jesteś autorką też wielu książek i także takich biografii jak o Berezowskiej czy o Kobro i takich właśnie książek składających się z wielu bohaterek i te przypominanie tych kobiet, właśnie, bo sama powiedziałaś, że to się dzieje, to się toczy. Jakby na ile masz poczucie, że masz na to wpływ, że rzeczywiście jesteś w stanie przywrócić jakąś bohaterkę i sprawić, że ona wyjdzie z zapomnienia. No to jest, myślę, że akurat taki przykład, że Berezowska jest dobrym przykładem. To znaczy, że ona jest taka wielkość, która w ostatnim czasie przed twoją książką była, mam wrażenie, zapomniana. Czy masz poczucie, że rzeczywiście ona wróciła i to jest tak, że możesz tego dokonać? No tak, no na pewno, no to tak jak Pola Nireńska wróciła, no nagle po prostu przywracamy te postaci, no właśnie wyjmujemy je z cienia, przywracamy do jakiejś takiej, mam wrażenie, jednak zbiorowej świadomości, nawet jeżeli czytelnictwo w Polsce nie jest na bardzo wysokim poziomie. Jednak to zawsze jest taki moment przy tego typu biografii, że te tematy jakoś się tam przetaczają przez media, prawda? I też mam wrażenie, że te biografie są potem dalej inspiracją dla kolejnych autorów, że tak, no, poszerzamy stan badań jednak bardzo, więc to na pewno jest bardzo ważne. Nigdy jakoś tak nie myślałam o mojej pracy, że ojej, ja tutaj kogoś właśnie tak przywracam i tak dalej. Nie, ale raczej tak, w sensie, że tak naprawdę wiem o jakiejś takiej fantastycznej postaci ze świadomością, że ona jest jakby nie dość uhonorowana, nie dość znana. Ale nie to, dość... To zawsze tak się dzieje, no bo przede wszystkim jak właśnie, nie wiem, skupiam się na biografii tej czy innej postaci, no to z ciekawości i z jakiegoś niedosytu, właśnie dlatego, że tych informacji było niewiele albo, że nie wiem, znam pracę, nie wiem, literacką, malarską, jakąkolwiek, ale nic nie wiem o tej postaci albo niewiele. No, z Berezowską tak było. Znałam ją z tylu ilustracji książkowych. No, jakoś gdzieś ciągle się pojawiała ta sygnatura Berezowska, ale tak naprawdę no prawie nic o niej nie było. No, naprawdę bardzo, bardzo, bardzo niewiele. Także trzeba było tą biografię zbudować właściwie od zera. Ja też może powiem o tym, że jest taka szczególna cecha biografii żydowskich, że jak się nad taką biografią pracuje, tak było jak ja pracowałam nad Polą Nireńską, mogłaś też to przeżyć przy niektórych swoich żydowskich bohaterkach, że się ma takie, ja miałam takie wewnętrzne poczucie buntu, że to miało być zapomniane, miało być zatarte, miało przestać istnieć, tak? I często same te bohaterki chciały, żeby ich historia ich rodzin, nie chciały do niej wracać, chciały ją ukryć, wymazać właśnie. I że gdyby tak się stało, to by się powiódł ten plan. To znaczy, tak właśnie miało być, oni mieli zginąć bez śladu. I jest w tym taki bunt, to znaczy, że nie, że jednak nie. To, co my robimy, to jest dość popularne, w sensie skierowane do szerokiej publiczności, no ale przecież to samo robią naukowcy, choćby z Centrum Badań nad Zakładą Żydów, kiedy po prostu niesłychanie skrupulatnie dbają o wydobycie imion, losów poszczególnych, nie wiem, rekonstrukcję topograficzną miejsc, gdzie żyli Żydzi. No i to dla mnie osobiście to jest bardzo ważne. Ja jestem przywiązana do żydowskich historii. Zawsze są dramatyczne i zawsze jest w tym taki moment właśnie sprzeciwu, że
Nie pozwolimy zapomnieć tego. No dla mnie jednak szokujące jest czasami przy właśnie tego typu biografiach, że na przykład żyjąca rodzina jakby nie jest chętna do ujawniania historii przodków. Jakby, że jednak te lęki jakieś, nie wiem, różne, one są bardzo, bardzo głęboko zakorzenione i czasami z tym też trzeba się zmierzyć. Ale rzeczywiście na pewno ta specyfika żydowskich biografii jest jakaś taka dojmująca wręcz. Nie? A chodzi o rodziny, to... No to jest osobny wielki temat biograficzny rodziny. Tak, to znaczy... Wdowy, szczególnie wdowy. Znaczy bardzo trudno jest napisać biografię bez rodziny, bez jej pomocy, ale też bardzo trudno jest napisać taką, żeby rodzina była zachwycona. Tak, ja miałam akurat tak komfortową sytuację, że pisząc o Polinie Reńskiej, no miałam właściwie tylko jej przyjaciół żyjących oraz źródła pisane, tak? Ale nie wyobrażam sobie baterii z powiedzmy konserwatywnie nastawioną rodziną w takiej sytuacji. Następny mój temat też będzie raczej wolny od takich ograniczeń, a ty sobie radzisz. Tak, ale to znaczy miałam jeden taki przypadek, ale to temat na razie odłożony do szuflady właśnie, kiedy nagle problemem stają się żyjący krewni. No ale przy takiej książce jak Kobiety z obrazów to już nie, po prostu przodkowie też chyba na obrazach. No właśnie, sposobem na rodzinę to jest sięgnąć na tyle daleko, że tak naprawdę tej rodziny nie ma, albo ona nie jest w stanie nic nowego powiedzieć, bo po prostu minęło tyle lat od śmierci danej osoby, że nie ma szans, żeby ludzie żyli, ludzie, którzy mają jeszcze jakieś wspomnienia, albo mogą się podzielić. Ale czasami cudowne są takie momenty w tej pracy, kiedy nagle, nie wiem, wydaje się, że zajmujesz się tematem, który jest już opracowany. Ja tak miałam przy Katarzynie Kobro. Tak, z jednej strony wielki problem, że ta biografia taka uboga w fakty. Z drugiej wielki problem, bo wspomnienia córki Niki Strzemińskiej i właściwie na jaki biograf przeskoczy córkę, to w ogóle jej wspomnienia nie do pokonania, więc nawet już sam fakt, że trzeba je czytać krytycznie, może być postrzegany jako właśnie jakieś świętokradztwo. No i z trzeciej właśnie ten problem, że już nikt nie żyje z tego kręgu bliskich czy równolatków, prawda, bohaterki, że już nie będzie takich wspomnień. No a czwarty, że to też gigantka. Tak, a czwarty, że gigantka, a materiał znikomy, prawda? No i jednak okazuje się, że jak się szuka, to się zawsze coś tam znajdzie, zawsze. No i ja na przykład trafiłam do pani, która była przyjaciółką Niki Strzemińskiej, ale też starsza, pani starsza od Niki, Anna Wegner-Sumień, córka malarza Stefana Wegnera, jednego z najbliższych przyjaciół strzemińskich. Rodzina Wegnerów mieszkała w Łodzi na osiedlu Montfiła Strzemińskiego, piętro pod Strzemińskimi i po prostu, więc wszystkie jakieś takie sprawy rodzinne tam były omawiane i towarzyskie omawiane na bieżąco. Pani Anna była na początku bardzo nieufna. Jak zdobyłam do niej telefon, no chyba naprawdę rok trwało, zanim zgodziła się ze mną spotkać. To były takie rozmowy przez telefon, no może kiedyś coś pani opowiem, ale właściwie to nie opowiem i tak dalej, i tak dalej. A gdzie był problem? To znaczy, że... W takiej nieufności, to znaczy... Czy ty jakoś to wykorzysta, czy że jakoś tak zrobisz z tego skandal? Że ona po prostu tak miała poczucie, że została jakoś tam przez Nikę Strzemińską skrzywdzona w tych opowieściach Niki, że to, co Nika opowiadała, to nie była prawda i tak dalej. No ale dobrze, no miała okazję przedstawić swój punkt widzenia, więc po taki naprawdę już po tym roku dzwonienia i właściwie kiedy ja już musiałam oddać tekst do wydawnictwa, to mogłam sobie była dać już spokój naprawdę, ale jeszcze i jeszcze dzwoniłam i tak dalej. No i w końcu zostałam zaproszona do pani Anny, no i wtedy się okazało, że ona ma całe archiwum swojego ojca.
że tam są, tam jest wiele dokumentów dotyczących Strzemińskiego. A co więcej, że ona sama spisała kilkadziesiąt lat temu wspomnienia dotyczące i swojej rodziny, i również znajomości ze Strzemińskim. I to jest niepublikowany maszynopis, z którego mogę korzystać i który był właściwie takim, no właśnie wspomnienia Niki i wspomnienia Anny Wegner-Sumień, to nagle był taki dwugłos, do którego można było się odnieść. No to w ogóle po prostu był jakiś, nie wiem, no dla każdego biografa, badacza, no gwiazdka z nieba absolutna, ale taka no cierpliwie wyczekana. Także czasami też no trzeba się w tej pracy uzbroić wielką cierpliwość. Ja też miałam podobne doświadczenie pracując nad książką Polini Reńskiej, bo jej najbliżsi przyjaciele, którzy w końcu najwięcej mi ważnych i cennych rzeczy powiedzieli, najdłużej nie chcieli się ze mną spotkać. Wydaje mi się, że to dlatego, że ona była dla nich strasznie ważna i bardzo ich poruszało to, że mają o niej opowiedzieć. Ona popełniła samobójstwo i oni jakoś byli no, blisko tej sytuacji. I chyba dlatego tak długo się wykręcali po prostu. Tak, może chcieli... chronili pamięć o niej po prostu. Ale, a z drugiej strony, a z drugiej strony właśnie zawsze mnie to zastanawia, jak to jest możliwe. To znaczy, że nie chce się upamiętnić tej osoby właśnie, tak właśnie, bliskiej. Właśnie, bo to było tak, że oni najpierw bardzo nie chcieli, a potem byli bardzo szczęśliwi i strasznie mi pomagali dalej. To znaczy, jak się spotkaliśmy w końcu i się przekonali, że nie, powiedzmy myślę podobnie jak oni, tak? Więc potem byli tak szczęśliwi, że ta książka się ukazała, też czekają na przekład amerykański cały czas, mam nadzieję, że się kiedyś doczekają, angielski znaczy przekład, bo to są Amerykanie. Wydaje mi się, że to wynikało z tego i tych ludzi właśnie w ich kręgu, do których oni mi otworzyli drzwi, było więcej. Oni uważali, że to była niezwykła osoba, wyjątkowa i że nikt o niej nie pamięta, to ich po prostu bolało, tak? Natomiast w pierwszej chwili mieli taki odruch, nie. Ci, którzy znali ją mniej, byli dalej emocjonalnie niezwiązani, to chętnie opowiadali, bo przy okazji też o sobie opowiadali. Tak. Czuli się tak, swobodnie w tej sytuacji. A tutaj właśnie było odwrotnie. Tak, to jest to, że przy okazji właśnie szukania informacji o jednej bohaterce poznaje się tylu ludzi, prawda, dookoła i każdy ma swoją historię. Także czasami bywa nawet ciekawsza. Proszę Państwa, zachęcamy tutaj do włączenia się do rozmowy. Jeśli są jakieś pytania albo uwagi, albo sprzeciw, tak, to jest wyjątkowa okazja. Ja myślę, że skoro mamy tutaj Weronikę Kostyrko, to byśmy jeszcze podpytali rzeczywiście o ten przepis wysokich obcasów, który tutaj już tyle razy padł, że właściwie to jest jakiś, no nie chcę mówić, że model z Sevres, ale jakiś rzeczywiście nowy sposób spojrzenia na biografistykę kobiecą i że rzeczywiście wiele tych tekstów nie tylko było ważnych i czytanych w chwili powstania, ale one też właśnie później były łączone, wydawane jako osobne książki, więc to jest też jeszcze nadawanie takiej dodatkowej wartości. I ja też przygotowując się do tego spotkania sięgnęłem po pierwsze numery, żeby sprawdzić, czy to jest rzeczywiście takie strzały mocne. Bo to chodzi oczywiście jak się to robi, ale też o kim. I to rzeczywiście pierwszy numer to jest kwiecień 99 roku na okładce Hillary Clinton i później wiele, wtedy to była pierwsza dama, a później jakby wiadomo, że bardzo ważna postać polityczka i też biograficznie się będzie jeszcze wiele działo. Już drugi numer to jest Agnieszka Osiecka, czyli też taki jeden właściwie chyba jedna z najważniejszych biografii już tych książek, ile powstało o Osieckiej i ona ciągle inspiruje i się okazuje, że dopiero kiedy, nie wiem, pojawił się serial, to się okazuje, że to może jeszcze dodatkowe zasięgi i tak dalej, i tak dalej, i tak dalej. Nawet nie pamiętałem, że w numerze 9 była Nuria Selva Fernandez, czyli żona Adama Wajraka i to mogę też zdradzić, że za chwilę wychodzi wywiad Rzeka z Nurią, więc...
To powiem od razu, że dla mnie przełomowy był numer 3 Wysokich Obcasów. Od razu powiem, że przepisu na taki portret nie ma, bo myśmy w ogóle też nie mieli przepisu na pismo kobiece, robiąc tygodniowy dodatek. Może to był ten przepis. Wyborczej. Myśmy po prostu się starały jako grupa osób, które nigdy nie pracowały w prasie kobiecej, zrobić takie pismo, które same byśmy chciały czytać. Powinnam powiedzieć same i sami, bo też dużą rolę przy tym odegrał Piotr Pacewicz, dzisiejszy naczelny OKO.press, wtedy wicenaczelny Gazety Wyborczej. Więc no, można by ten przepis rekonstruować, ale chyba nie będę próbować. Po prostu to miało być, no chyba nie da się ominąć słowa prawdziwe i ciekawe, tak? I to chyba kierowało wyborem tych bohaterek. Czemu numer 3 był dla mnie przełomowy? To był numer, gdzie na okładce były... Nie, one nie były na okładce, ale głównym tekstem w numerze były dwie onkolożki, matka i córka, które pracowały razem na jednym oddziale w Centrum Zdrowia Dziecka, oddziale onkologicznym, i to była rozmowa z nimi, taka bardzo żywa, bardzo autentyczna rozmowa i o ich relacji, i o ich pracy. Relacja była o tyle ciekawa i skomplikowana, że one miały bardzo odmienne osobowości. Jedna była, mama była bardzo surowa, bardzo rzeczowa, zdystansowana, a córka była niesłychanie emocjonalna. I to była taka rozmowa, co to ja miałam poczucie, że to przed Wysokimi Obcasami nie miałoby się gdzie ukazać. To było poruszające, ciekawe i odkrywało też całą taką nową przestrzeń. Też dużo wiedzy to ten tekst, ten wywiad przekazywał o tym, jak się dzisiaj leczy dzieci z raka, tak? O czym ja na przykład nie miałam pojęcia. I pamiętam, ten tekst był gotowy już przed startem Wysokich Obcasów, ale myśmy się trochę bali od niego zaczynać. To znaczy, może ja bym się nie bała, ale to było jednak wielkie przedsięwzięcie finansowe, wydanie Wysokich Obcasów, bo to miało olbrzymi nakład wtedy. To miało nakład kilkaset tysięcy, tam zdarzył się chyba raz milion nawet. No i wydanie takiego kolorowego tygodnika w tak gigantycznym nakładzie to jest duże ryzyko biznesowe, więc wszyscy tam się naradzali, jak to zrobić najlepiej. Ale już przy tym trzecim numerze to już tak nikt nie patrzył na ręce za bardzo. I pamiętam, że... Czyli już była marka. Tak, ale też nie wiem, no jakoś napięcie zeszło, tak? I pamiętam, że to był taki moment, kiedy ja na przykład poczułam, że wiem, czego chcę w tych obcasach. Wiem, co to powinno być. A też zaczęłam mieć bardzo dużo takich pozytywnych reakcji od czytelników i czytelniczek głównie, ale no nie bo tylko. Się zaczytywaliśmy, no po prostu zaczynało się myślenie tak. O weekendzie, od tego, że się rano do kiosku pobiegnie. Tak, ale to wynikało też z tego, jak dzisiaj to rozumiem, że wtedy Gazeta Wyborcza była potęgą, także no powiedzmy biznesowo, to była bardzo silna firma i silna marka i było ją stać na ryzyko też, takie ryzyko rynkowe, bo to jest paradoksalne, tak. Bo właściwie by się wydawało, że żadne ryzyko, że to jest segment pism kobiecych, to jest swego rodzaju samograj. Bo o to chodziło też, że właśnie pisma kobiece były często, jak to powiedzieć, no wydaje mi się wtedy, dzisiaj już to się zmieniło, ale redagowane, redaktorzy się oglądali też na ogłoszeniodawców, że to był taki pewien rodzaj produktu. To miało być luksusowe, miłe, ładne, pozytywne. A w Wysokich Obcasach nie było takiego przymusu. I dlatego można było robić to, co byśmy chciały czytać. Więc nie ma przepisu. Ale myślę, że wiele z tego wynikło, że wynikły właśnie takie rzeczy, jak ta książka, o której dzisiaj mówimy. A jeszcze chciałam o jednej rzeczy powiedzieć. Wcześniej, jak żeśmy mówiły o tym, jak potem historia żyje, że sięgają po nią inni autorzy, też sięgają po nią inni artyści. Ja też mam takie miłe doświadczenie teraz, że zgłosiły się do mnie niemal jednocześnie dwie osoby. Jedna artystka, która chce zrobić pracę plastyczną na podstawie biografii Polini Reńskiej, taką rodzaj projekcji, a druga, która chce zrobić widowisko teatralno-sceniczne, teatralno-taneczne. Artystki, które cenię, więc...
No to jest wielka satysfakcja. No ja też mam cały czas w głowie jednak te tematy i postaci, które się pojawiały w Wysokich Obcasach. To jest baza, z której można czerpać. No tak, no to zostaje. To znowu właśnie to wszystko, co się przeczytało, zobaczyło, gdzieś tam w nas jest. I teraz pracując nad kontynuacją Kobiet z obrazów, nad polskimi bohaterkami, oczywiście od razu pomyślałam o Teresie Rożkowskiej i przypomniało mi się, gdzie ja w ogóle pierwszy raz przeczytałam o Rożkowskiej. No oczywiście w Wysokich Obcasach. Tak, fantastyczny tekst, też go pamiętam. Zresztą Moniki Piątkowskiej, tak jak i Kobro. Więc te zdjęcia, które tam były, no właśnie to teksty, owszem, tak, ale też właśnie cały materiał ilustracyjny, to naprawdę było otwierające i ta gazeta miała taki ogromną moc edukacyjną. Także rozrywka, owszem, wszystko tam było, prawda? Kosmetyki w ogóle, ale i moda, ale te portrety... Wnętrza. Tak, ale te, w ogóle to była taka naprawdę mądra, lifestyle'owa gazeta. A w tym trzecim tomie Kobiet z obrazów będą tylko Polki? Tylko Polki. A jak daleko wstecz będziesz sięgać? A jak daleko wstecz? No chyba jednak najwięcej będzie dwudziestolecia międzywojennego i trochę tam XIX wiek, ale to taka końcówka. No oczywiście Anna Bilińska, no koniecznie. No, odkryta. Tak, teraz właśnie, tak naprawdę artystka fantastyczna. To jest super, ale też takie postaci właśnie dla mnie znane, ale mam wrażenie, że jednak mniej oczywiste, jak na przykład właśnie Teresa Rożkowska, no pierwsza polska scenografka. Tak, fantastyczna. No i też fantastyczna postać, jakaś taka nieprzystawalna w ogóle i do każdych czasów, w których żyła. Ale na przykład właśnie z okropnym końcem. Okropnym. Wiesz, ja wczoraj nawet znalazłam w internecie, bo Teresa Rożkowska została zamordowana w swoim domu na Saskiej Kępie, już jako bardzo starsza pani. I znalazłam w internecie zdjęcia sprzed kilku lat, które opublikował jakiś taki portal warszawski z miejsca zbrodni. Tam są jej zwłoki na tych zdjęciach. W ogóle strasznie to jest w internecie. Naprawdę, no wstrząsające. Więc Teresa Rożkowska, ale też na przykład Zofia Jachimecka, taka Egeria Krakowa, Flama Krakowa, jeśli właśnie Wiedeń Fin de Siècle miał swoją miłościwie panującą Almę Mahler, to Kraków miał Zosiątko, jak wszyscy o niej mówili. No malowali ją wszyscy, naprawdę, od Aksentowicza przez Wojciecha Kossaka, Jacka Malczewskiego, Powajsa i innych. Jej głowa też oczywiście była wielokrotnie portretowana przez różnych rzeźbiarzy, przez Konstantego Laszczkę, przez Ksawerego Dunikowskiego, jedna z główek wawelskich. To jest głowa właśnie Zofii Jachimeckiej. Świetna tłumaczka, to ona przetłumaczyła Pinokia i wiele innych utworów z literatury włoskiej i francuskiej. Do lat 70. prowadziła w Krakowie znany salon literacko-muzyczny, więc to jest taka właśnie też kolejna świetna postać do odkrycia i biografia do opowiedzenia. No to właśnie już wyprzedziłaś tutaj ten moment, bo planowałem na koniec się zapytać o plany wydawnicze. Weronikę zapytaj. Ale jeszcze nie kończymy, bo tutaj mamy pytania, jeśli może jeszcze właśnie okazja z sali. Tak, proszę bardzo. Ja chciałabym zapytać, czy zdarzało się, właściwie to jest pytanie do wszystkich Państwa, czy zdarza się tak, że różne źródła mówią różne rzeczy na temat osób, które Państwo opisują? I mam na myśli zarówno źródła pisane sprzed lat, sprzed wieków, jak i źródła mówione, czyli osoby, które znały te osoby, które Państwo opisują. No bo może się zdarzyć tak, że ktoś bardzo kochał tę osobę, a może się zdarzyć, że ktoś inny jej nienawidził. I czy zdarza się tak, że te informacje są sprzeczne? I co wtedy zrobić, jeżeli chce się napisać rzetelnie i jak najbardziej prawdziwie? To się zawsze zdarza, prawda? Bez przerwy się zdarza. Bez przerwy się zdarza. To właściwie
chyba nie ma postaci, przy której by się to mogło nie zdarzyć. To nawet nie chodzi o oceny, że ktoś mówi, że to był cudowny człowiek, a ktoś mówi, bo to jest że to akurat był... łatwe. Tak, bo to jest wiadomo, że to jest ocenne, ale też chodzi o fakty. To jest naprawdę wstrząsające, jak potrafią się różnić relacje co do faktów. No ja sobie z tym radzę tak, że jeżeli ten wątek jest ważny, czy ten fakt jest ważny, to po prostu zaznaczam to w tekście, że tutaj się różnią, tak? Że różnią się opinie, czy relacje, czy źródła. Nie wchodząc w detale za bardzo, żeby nie zamęczyć czytelnika, ale można to zaznaczyć. Ale też w ogóle generalnie jest tak, to na pewno też żeście tego doświadczyli, że biografistyka to jest taka dziedzina bardzo autorska, że się tam wybiera sobie ścieżkę, to znaczy nie pisze się wszystkiego, co się wie, prawda? Nie. Ile piszecie? Z 10% tego, co wiecie pewnie. No, to, co jest potencjalnie wyboru, ciekawe. Ale rzeczywiście jest tak, że każdy z nas pewnie tą samą historię opowiedziałby inaczej, inaczej tak. Rozkładając akcenty. Nie? A dodatkowo jest jeszcze kwestia zawodności ludzkiej pamięci. To jest, tak. To już jest w ogóle osobne. To można nawet u siebie po prostu sprawdzać, jak się to zmienia i jak się na przestrzeni lat. Ja nie chciałam powiedzieć, że to jest tak, że się wybiera wersję, która nam bardziej pasuje oczywiście. Chodziło mi tylko o to, że niektóre fakty, powiedzmy, różnią się, źródła są sprzeczne, ale fakt nie jest istotny. Tak? To znaczy do historii, którą chcemy opowiedzieć, nie jest ważne. Przecież omijamy bardzo dużo faktów opowiadając czyjąś historię. Więc no, jak się dochodzi do momentu, kiedy jest coś ważnego, to trzeba właśnie no, na przykład, no, albo oczywiście jak się nie uda tego sprawdzić, po prostu przyznać się do tego, że się czegoś nie wie. Ja się jakoś nie boję przyznawać, że czegoś nie wiem. Znaczy, ja myślę, że to, że teraz już piszemy w tych naszych książkach, że nie wiemy, jest tak naprawdę bardzo, bardzo istotne i że niewiedza też buduje historię w jakiś sposób, prawda? Tak, to było moje doświadczenie przy biografii Pauliny Reńskiej, gdzie akurat tam to miało duże znaczenie, bo to była historia wokół Holokaustu zbudowana, że to, że czegoś nie wiemy i nigdy się nie dowiemy, było po prostu ważne. Tak? I to trzeba było wtedy mocno zaznaczyć, że tutaj nie ma sposobu, żeby dotrzeć do tej prawdy, bo wydarzył się Holokaust. Ale w każdym przypadku jest inaczej. Pewnie u Krzyśka to jeszcze bywa inaczej, bo też... Nie, no zawsze to jest inaczej, bo to jest właśnie też no, ludzka pamięć. No, to znaczy, że jedna osoba jest w stanie na przestrzeni lat, jeżeli mamy z osobą, nie wiem, na przykład udzielającą wywiadu, na przestrzeni lat to samo wydarzenie po prostu zupełnie inaczej opisywać i nie wiem, dodawać tam osoby, które uczestniczyły. Tylko no, to jest właśnie to pytanie, czy to jest tak naprawdę ważne i o czym to mówi w danej chwili. Ale to jest ważne, dlatego że ja właśnie tak doświadczyłam tego bardzo mocno pisząc o Katarzynie Kobro, gdzie trzeba było się zmierzyć z tymi wspomnieniami Niki Strzemińskiej, które wiadomo, do pewnego momentu są wspomnieniem, od pewnego może konfabulacją, jakąś kreacją, czy jej wyobrażeniem na ten temat. I wtedy rozmawiałam z Marianem Turskim, który znał Nikę. Był z nią wtedy blisko, kiedy ona pisała wspomnienia o rodzicach i powiedział, że właśnie z perspektywy czasu, wieku, on wie jak bardzo taką, że pamięć ludzka jest właśnie tak bardzo zawodna i zwodnicza. I to, czy Nika pisała na przykład to, bo chciała, żeby tak było, albo to było jej marzenie, no to właśnie już jakby nie nam to osądzać i wnikać. Tak napisała i każdy biograf, każdy badacz musi się zmierzyć z tą jej prawdą. Więc tak, ale no na pewno no to każdy, kto zajmuje się biografistyką, musi się zmierzyć właśnie z tym problemem ludzkiej pamięci. Jeszcze jakieś pytania z sali? Bo trochę mnie zaintrygowało w sumie połączenie tego wątku przypominania kobiet, postaci kobiecych, prawda, z wątkiem żydowskim, bo to jest taka rzecz, którą zauważyłam w literaturze francuskiej ostatnich
no, parunastu lat, że rzeczywiście bardzo często w tych narracjach i w tych dużych powieściach, które powstają, te dwa wątki gdzieś się przeplatają wzajemnie. I też przyszła mi do głowy taka, no to jest biografia właściwie żony Francisa Picabi, no właśnie przedstawiamy ją jako żonę, Gabrielle Picabi, Gabrielle Buffet właśnie Picabia, która była muzykiem fantastycznie wykształconym, która wszystko właściwie rzuciła dla Picabi i jego była takim olbrzymim wsparciem. I właśnie biografię napisały jej prawnuczki, które są, obydwie są pisarkami dosyć takimi z sukcesem. To jest w ogóle bardzo fascynująca jakby postać, oprócz tego, że Picabia, to ona była serdeczną przyjaciółką właśnie Apollinera tutaj wcześniej wspomnianego, tak, no to była wieloletnią kochanką również Marcela Duchamp i jakby wiadomo, fascynujące ze względu też w ogóle na okres, w którym ona jakby była aktywna i z kim się przyjaźniła i działała i na pewno taka nietuzinkowa postać, bardzo odważna. Ale ten wątek żydowski właśnie tutaj wspominam, bo tej prawnuczki, one są Żydówkami jakby z pochodzenia. I bo jak najmłodszy syn właśnie Picabiów ożenił się z Żydówką, i natomiast on jakby bardzo wcześnie popełnił samobójstwo i one nie miały absolutnie w ogóle świadomości przez całe swoje życie, znaczy do wieku już takiego dorosłego, że są wnuczkami właśnie Picabi, natomiast właśnie badając historię swojej rodziny, gdzieś tam dotarło do nich w zasadzie, że ten Picabia to jest ten Picabia i stąd nazwisko mamy i tak dalej. I ten wątek jest ciekawy, a jeszcze też chciałam a propos Gabrielle Picabi powiedzieć, że ona właśnie z Samuelem Beckettem też pracowała w ruchu oporu i ratowała Żydów między innymi właśnie swoją synową. Także tak to... Tak, bardziej kontekstowo, bo rzeczywiście dużo wątków tutaj się gdzieś tak splotło. To tak tylko na koniec. Ja myślę, że to też w Polsce jest po prostu szczególnie ważne, prawda? To znaczy... Na pewno jest w Polsce bardzo ważne, to też ze względu na historię, ale we Francji to jest też dla mnie ciekawe, no bo Francja gdzieś tam wyparła też swoją, prawda, Vichy, jakby Pétain w dalszym ciągu jest jednak bohaterem narodowym. Jakby wiadomo, to są głębokie dyskusje, ale ten temat bardzo intensywnie wychodzi właśnie w literaturze ostatnich, no powiedziałabym pewnie 20 lat we Francji, więc po prostu to zapomnienie, to co wypychamy z tych głównych narracji właśnie powraca i właśnie stąd wątek kobiecy i żydowski właśnie tam strasznie silnie się przeplatają. No tak. Bardzo ciekawe. Właśnie kulturę francuskiej nie znam, obserwuję to, znaczy słabo znam oczywiście, bo nie znam francuskiego, natomiast dobrze znam niemiecki i obserwuję całą tą debatę w Niemczech, no to jest tam tak wzorowo przerobione, tak do tego stopnia, że aż, ale też bardzo takie poprawnościowe mi się wydaje często, to znaczy trzeba... Nie określiłabym w ten sposób mimo wszystko. No tak, no ale to jest jakby zupełnie też inna mentalność i jednak ta chęć poprawności. Przy czym, no tak jak mówię, no Francuzi gdzieś jednocześnie się zmagają i z kolonializmem, i z antysemityzmem, i właśnie ze swoim udziałem w trakcie II wojny światowej. Więc te wątki jakby zmaganie się z własnym ego i mitem narodowym są po prostu trochę na innym poziomie niż to, co widzimy w Niemczech, to Gdzie po prostu Niemcy musieli się po II wojnie światowej gdzieś tam dosyć taki bardziej oczywisty sposób zmierzyć z tym, co się działo. Być może tutaj pani Ewa napisała o francuskiej fundacji, to jest może dobre nawiązanie, która się właśnie zajmuje przywracaniem pamięci o kobietach, artystkach i razem z francuskimi muzeami. To są głównie kobiety, artystki właśnie od XIX wieku i są tylko dwa nazwiska z Polski poza Łępicką, Alicja Halicka i Mela Mutter. Jak to, jak tutaj piszę. I też jeszcze mam pytanie od internetowego czytelnika albo czytelniczki, czy jest coś takiego między opisywanymi kobietami z obrazów, że jakaś wspólna cecha lub wartość wspólna w ich postaciach albo życiorysach? Czy tak to odczuwasz, że jest coś takiego?
No wiesz, no bo w bardzo wielu tych biografiach jest taka, szczególnie u tych kobiet artystek, jest taka determinacja w ogóle do pracy, więc to na pewno. No co jest? No oczywiście jakaś taka walka o siebie, właśnie o swoje prawo do takiego samostanowienia, do pracy zawodowej. To rzeczywiście jest bardzo ważne. Ja cały czas mam wrażenie, że naprawdę niemal każda z tych opowieści to jest taka opowieść jednak mocno feministyczna. Więc no nie wiem, wystarczy sobie uzmysłowić daty, kiedy kobiety, nie wiem, uzyskały dostęp do wyższego szkolnictwa artystycznego we Francji. To jest końcówka XIX wieku. W Polsce jeszcze później, prawda, nie wiem, w Niemczech tak samo. Także to są wszystko bardzo świeże historie tak naprawdę. Trzeba być bardzo uparte. Tak, no więc jeżeli coś się łączy, to upór właśnie, na pewno, determinacja. Ja też lubię uparte bohaterki. Tu jest jeszcze też pytanie do was obu. Czy spotykacie się w swojej pracy z problemem zderzenia się własnych wyobrażeń o postaci z rzeczywistą, faktyczną osobowością? Czyli rozumiem, że wcześniejsze założenie było inne, a później w pracy okazywało się, że ta prawda biograficzna jest jeszcze inna. I to było to zaskoczenie. No to ja nie miałam takiego doświadczenia. Może dlatego, że nie ma co zakładać, że właśnie nie mam założeń, a jedynie ciekawość poznania, więc to jest istotne. Natomiast no pewnie zdarzają się takie postaci, gdzie się dokopujemy głęboko i nagle coś zaskakuje. Bo jak rozumiem, to znaczy być może w tym pytaniu kryje się takie pytanie o rozczarowanie, tak? Że chcemy się kimś zająć, a potem się okazuje, że nie było warto. Ale to chyba też nie jest możliwe, nie, prawda? Chyba też nie. Zawsze jest warto z jakiegoś powodu. Czasami jest tylko tak, że rzeczywiście ilość materiału nie pozwoli zbudować na przykład książki, prawda? Że to będzie, ja tak miałam kilka razy, że wiedziałam, że to będzie na przykład materiał na naprawdę świetny artykuł, właśnie taki dobry artykuł na miarę wysokich obcasów, ale już nie na książkę, nie? Że książki nie udziwi. To trzeba byłoby coś szyć, tak? Tak. I że to już mogłoby być naciągane mocno, nie? No, ja właściwie w połowie pracy nad biografią Pauliny Reńskiej odkryłam, że to będzie właściwie zupełnie inna historia niż myślałam, bo ja nie wiedziałam, że ona była lesbijką. Odkryłam to mimo prób zatarcia tego faktu w jej spuściźnie, właściwie trochę przypadkiem, można było to rzeczywiście przeoczyć. I potem po nitce do kłębka, na przykład odnajdując korespondencję jej przyjaciółek i kochanek, które były sławnymi artystkami, więc ich korespondencje są zachowane w różnych archiwach. To zrekonstruowałam. Co sprawiło tylko, że ta historia zrobiła się jeszcze o wiele ciekawsza. Wtedy naprawdę miałam poczucie, że to jest wielki temat, bo tutaj to była historia o wyparciu zagłady, wyparciu właściwie żydowskości, a też o wyparciu i zatarciu tożsamości seksualnej i ukrywaniu tego do dzisiaj, właściwie także w zachowanej spuściźnie. Moim zdaniem, jak się wejdzie w jakiś temat, to jest tylko ciekawiej. Właściwie zawsze. Proszę Państwa, ostatnia szansa na pytanie z sali. Nasuwa mi się pytanie formułowane z punktu widzenia osoby, która nie zetknęła się z tą pozycją książkową i nie zapoznawała się z jej treścią. Mianowicie, czy na kartach książki została uwieczniona, upamiętniona kobieta, która na przykład swoją osobowością, swoim silnym charakterem narzuciła mężczyźnie określony na przykład styl malarski, konwencję artystyczną po jej uwiecznieniu na przykład na płótnie. To znaczy, czy na tyle silnie wywierała wpływ na malarza, artystę, który ją utrwalił, aby na przykład gruntownie przeobrazić jego twórczość artystyczną i wprowadzić do tej twórczości na przykład kanony, których on do tej pory nie stosował, tak? Albo nakłonić do odstąpienia od kanonów, które on do tej pory realizował w swojej sztuce malarskiej.
To aż tak to nie, bo nie ma tutaj bohaterki, która narzucałaby, prawda, byłaby nauczycielką. Natomiast no, są kobiety, które jakby tak wywarły... A to silne osobowości są tylko silne osobowości, ale na przykład no to wystarczy sięgnąć do pierwszej bohaterki z kobiet z obrazów z nowych historii, do Almy Mahler, no, która jednak no, odcisnęła tak silny wpływ na twórczość wielu mężczyzn. I tutaj wystarczy wspomnieć jej pierwszego męża, Gustawa Mahlera, gdzie różne właśnie utwory muzyczne są inspirowane uczuciami do Almy, czy właśnie to co w danym czasie Gustav Mahler czuł do swojej żony, czy co tam wspólnie przeżywali, to znalazło oddźwięk w muzyce. No nie wiem, najbardziej ekspresyjne portrety Oskara Kokoszki to są te z okresu burzliwego romansu z Almą Mahler i ona jest bohaterką tych obrazów. Także no, Alma Mahler na pewno. Proszę Państwa, będziemy powoli kończyć nasze spotkanie, więc oczywiście nie może zabraknąć tego sztandarowego pytania tutaj do naszych gościń o następne książki. Małgorzata już właśnie zdradziła, że będzie trzecia część Kobiet z obrazów, tym razem Polskie historie. To żeby jeszcze jakby dać Ci okazję do wypowiedzi, to tylko powiem, że jedno z pytań było o to, czy nie myślisz o mężczyznach na obrazach, kobiet? O rany. No nie, to jest może pomysł, że może to jest dopiero pomysł, który może zakiełkować na czwartą część jako takie zupełne już odwrócenie. Wiesz, może niech ja najpierw napiszę tą trzecią, a potem zobaczymy i jednak chyba zostanę w kręgu herstorii. Chociaż no oczywiście to nie jest tak, że piszemy tylko o kobietach, więc w tych kobietach, w opowieściach o kobietach z obrazów jest wiele o mężczyznach i po prostu o życiu, ale no tak, to teraz te Polki na obrazach i właśnie wspaniała Rożkowska, Jachimecka, Bilińska i kilka innych jeszcze bohaterów. No będą bardzo interesujące siostry Pareńskie, które znamy z obrazów Wyspiańskiego, Weissa i innych. Także to na pewno. Mam wymieniać wszystkie? Weselu. Nie, musi być trochę niespodzianki. To może tak, zachowaj niespodziankę, a powiedz, kiedy tej książki się możemy spodziewać? No to pytanie do wydawnictwa, ale tak mniej więcej za rok, także to tak mniej tak. A czy już lista jest zamknięta? Lista jest zamknięta, praca w toku. Nie można także zamówić czegoś? A proszę bardzo. Nie, w tej chwili nie jestem przygotowana, ale na pewno by coś przyszło do głowy. Czyli za rok, super. To samo pytanie do Weroniki Kostyrko. No ja piszę kolejną biografię żydowską, ale inną tym razem, bo też w innej epoce umiejscowioną, a epoka jest dla mnie bardzo ważna, bo odkrywając postać też sama dla siebie też odkrywam epokę. To będzie też biografia żydowska bez zagłady, bo taka, która się wydarzyła wcześniej. To będzie biografia Róży Luksemburg, o której mam wrażenie wszyscy słyszeli, a nikt nic nie wie. Przynajmniej w naszym kraju tak jest, ponieważ właściwie została skazana na zapomnienie i to wcale nie ostatnio, ale właściwie już dużo wcześniej. Niesłychanie ciekawa historia i o rewolucji, i o losie kobiety wielokrotnie wykluczonej, to znaczy nie tylko dlatego, że była Żydówką, że była kobietą, ale też była upośledzona, kulała przez całe życie i z tym wszystkim sobie radziła fenomenalnie, jak na warunki, w których żyła.
W ogóle fenomenalnie do dzisiaj jest taką sztandarową postacią lewicy w świecie zachodnim, to znaczy nie tylko w zachodniej Europie, ale i w Ameryce. Powstają ciągle nowe jej biografie w różnych językach. Tylko nie w Polsce. Ja liczyłam, w zeszłym roku liczyłam jej biografie wydane w ciągu ostatnich 20 lat na świecie. Ich było chyba 12. W ostatnich 20 latach w bardzo różnych językach. W samych Niemczech wychodzą ciągle nowe, po angielsku wychodzą ciągle nowe, ale też po chińsku, po prostu we wszystkich językach. We Włoszech się też bardzo dużo o niej pisze, po hiszpańsku też mnóstwo. A po polsku była jedna książeczka, właściwie nawet nie książka, wydana w 1976. Jedyna wydana od czasu jej, od wojny, od II wojny światowej i do dzisiaj nic. Także wydaje mi się, że trzeba to powiedzieć. Też w wydawnictwie Marginesy oczywiście. Wydaje mi się, że to jest też świetna puenta. Właśnie jeszcze taki inny przykład fantastycznej herstorii, czyli kobiety w jakimś sensie właśnie znanej, powszechnie kojarzonej, a jednocześnie którą trzeba odzyskać z czarną legendą, z czymś, co trzeba wielokrotnie odkręcić. Ona jest po prostu niezrozumiana. Jeden ze znawców jej życia i tego, co pisała, powiedział, że ona jest dzisiaj w Polsce nie do pomyślenia, tak się wyraził. Ona się nie mieści w żadnym, jak to się mówi, foremce, tak? W żadnej szufladzie. I stąd mnóstwo nieporozumień. I trzeba się za to zabrać. Właśnie to jest tak, że bywają takie biografie wypaczone, prawda? Tak. Że to jest coś takiego chyba. No i to chyba też jeszcze jest ich na tyle dużo, że będzie co robić. Dziękujemy bardzo. Przypominam, że książkę chyba wciąż jeszcze można zamawiać z autografem i z dedykacją. To jest informacja dla osób, które nas oglądają poprzez internet. Dziękujemy bardzo za gościnę Big Book Cafe. Przypominam, że książka Kobiety z obrazów, nowe historie, wydana w wydawnictwie Marginesy. Dziękuję wam bardzo, dziękuję państwu. Dziękuję. Dziękujemy. Dzięki wielkie. Słuchaj, tu jeszcze było pytanie, które dla ciebie największym zaskoczeniem, ale stwierdziłem, że już właściwie zadałem to pytanie. Dwa radia. Pani Irena Zawisza. Z Polskiego Radia na zagranicy. Mamy bardzo wschodnie dwa pytania. Już panią puszczam.